Cześć, z tej strony Monia. Chciałam Wam dzisiaj pokazać kilka moich ostatnich prac. A więc tak, tutaj mamy karteczkę wielkanocną z kompozycją kwiatową. Kwiatki po części są wykonane przeze mnie, ale są też takie z Will Orchid Crafts i jakieś z takiego sklepu ogrodniczego. Dlatego mamy piękne serduszko, które kupiłam w sklepiku zwykłym papierniczym. Małe ptaszki, które są zrobione z wykrojnika takiego dostępnego na AliExpress. Troszkę enamel dotsów, fajnych takich, może to zobaczycie. One się tak brokatowe są trochę się mienią. Oczywiście wstążeczki, troszeczkę pręcików, trochę pomalowanych distressem zielonym. Dobra, to będzie jedna. Potem wielkanocne jajo, które zrobiłam specjalnie na wyzwanie w sklepiku Gosi. Tu też mamy piękną kompozycję kwiatową. O, tu akurat kwiatki są wykonane wszystkie przeze mnie. Sznureczek, troszeczkę kropelek zrobionych, glossy akcent. Papier, który wykorzystałam, to jest papier z Lemon Crafta Gossamer Blue. I co jeszcze? Wstążeczki. To myślę, że to, że jest to niebieskiego koloru, to nie ma znaczenia. Trochę tego, no troszkę zielonego, troszkę takiego bladożółtego i myślę, że no jest świąteczne to jajko, tak. Tu z boku jeszcze dookoła okleiłam koronką, taką na gumce, ale też na samym końcu, dlatego moje jajo z tyłu nie wygląda tak dobrze. No, gdzieś zawiśnie, tak. Mamy tutaj sznureczek, na którym będzie można sobie gdzieś to jajeczko powiesić. No i myślę, że w moim domu znajdzie ono swoje miejsce. O, jeszcze mam jedną wielkanocną kartkę. Ta jest taka bardzo, bardzo, bardzo prościutka. Jest tylko oklejone tekturowe jajko, wstążeczka i napis. Więc raz. I jeszcze mam dwie kartki na komunię. To już zrobiłam troszeczkę wcześniej. No ale myślałam, że warto ją pokazać. Koronka. Fajną koronkę dostałam właśnie, znaczy zakupiłam na AliExpress. Jest świetna, tylko jest bardzo szeroka, a to jest tylko jej połowa, bo tak byłaby taka szeroka. Troszeczkę wycinanek, kwiatek z foamiranu, napisik i serweteczka. No i oczywiście kokardka musi być, wstążeczka. I ostatnią moją kartką jest kartka komunijna. I chyba rzadko mi się to zdarza, że robię kartkę bez żadnego napisu, ale nie potrafiłam go wkomponować w tej kartce, więc jest tak bardzo prosto. Tu też jest użyty wykrojnik z AliExpress. Kwiatuszek z foamiranu. Listki zielone, sznureczek. Kilka kryształków. No i myślę, że całość wygląda dość, że tak powiem, schludnie. Dobra. I to wszystkie moje prace, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Na pewno będą kolejne. Niestety nie posiadam jeszcze żadnego statywu, ani żadnego uchwytu na telefon, żeby mogła kręcić gdzieś na biurku. No ale mam to w planie, więc myślę, że za jakiś czas już będzie można tak i może jakieś tutoriale się pojawią. Zobaczymy. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Lajkujcie moje filmiki i pozdrawiam Was serdecznie.